Za 170 zł. Tak, słucham. Dobry wieczór, pan Jacek? Tak. Słuchaj, Jacek, ja, znaczy, przepraszam, ja bym od pana pralkę tą kupił, Candy, co pan ma. Właśnie, dopiero, ale to żona, ja napisałem, że ona jest w Szczecinie. No ja wiem, ja jestem ze Szczecina. Tak? No ale tam jest numer podany, bo to jest mojego siostrzeńca żona, akurat wracając z Anglii, tam wynajmowali te mieszkanie, oni sobie kupują nowy sprzęt. Jakby pan chciał, to proszę bardzo przedzwonić do niej. Przed chwilką właśnie z nią rozmawiałem, że to wystawiłem. Aha, to ty Jaca teraz? Pan nie ma tej pralki? Znaczy ja tu w Goleniowie nie mam. Ona jest w Szczecinie. Aha. Bo oni mieszkają w Szczecinie. Nie no, bo ja potrzebuję, to sprawna pralka jest? Tak, Bo oni mi mi chodzi mówią, o że sam już bęben, bo ja mam przeładowałem. jedną pralkę, a to biorę do piwnicy, bo wie pan teraz. Ogólnie zioło da się suszyć w pralce. Wie pan o co chodzi? Nie wiem, No. nie znam się. Nie no, wsadza się worek i się włącza lekkie obroty tam na pół godziny i suchutkie całe jest, takie pachnące. Nie znam się Tam jest niestety. opcja 1000 obrotów? Proszę pana, proszę wszystkie pytania do koleżanki, znaczy do mojej bratanicy, można powiedzieć, To tak? dzwonić mam Bo tam ja pod na... numer tamten, tak? Tak, pod ten numer, co jest podany. Dobra. Dobra, zamknij łeb, dzwonimy do jego siostry, czy tam twój, wie do kogo. Dzwonimy pod drugi numer. Dziękuję za donate. Dodasz na fejsie, dodam. Halo? Dobry wieczór, ja rozmawiałem z pani bratem, czy z kimś tam w sprawie tej pralki. No i ja mu mówiłem, jaka jest sprawa, bo my się znamy tam z dzieciństwa, wie pani? Znamy Rozumiem. się z dzieciństwa i on biznes ze mną kiedyś miał, ale nieważne. Pralka by służyła mi tam do suszenia marihuany w piwnicy i tam jest opcja 1000 obrotów? Tak. Sprawdzę jeszcze, ale wydaje mi się, że chyba jest 1000 obrotów. Momencik, bo muszę wrócić. Jak ja ją wkręcam, jak ja ją wkręcam. Gdzie to jest? Tak, jest 1000 obrotów. Okej, 1000 obrotów jest. Jakieś funkcje są tam? Proszę, ona w sumie posiada wszystkie funkcje, co tam mogę powiedzieć. Chodzi o pranie, tak? Które wszystkie działają tak naprawdę. No Nie, i o to tutaj. wirowanie najbardziej, bo wie pani, ja wsadzam wór zioła i mi wiruje przez pół godziny i ma wyjść suchutkie, takie ładne, ogrzane, pachnące. Ja tak w pralce Ach, swoje dobrze. robiłem, ale już służyła mi 5 lat. Już Aha. swoje worki wysuszyła, także trzeba coś nowego. No, powiem tak, no ta pralka też przecież nie jest 170. nowa, więc, ale powiem tak, ja jakby chciałam, wywirowałam, to na drugi dzień miałam suche rzeczy, ale to też zależy od mieszkania A czy domu. Ja... tam brat mówił, że pani samotna jest teraz, sama pani dzieci wychowuje. To nie wiem, czy można przyjeżdżać tak do pani po tą pralkę, w jakich godzinach? No, wolałabym tak do popołudnia. Nie, żeby tak wieczorem, bo w sumie ja ta pralka stoi na klatce, więc jest na zewnątrz, A na więc nie ma kawę problemu. z panią można wyskoczyć na kawkę jeszcze? O kurde, nie wiem, chyba nie. Czemu? Ile ma pani lat? Nie? A co to? No ja mam 25, nie? Proszę? 25 mam. Ojeju. Jak to mówią, kobiet się nie pyta o wiek. Jak ja z panią kawy bym się napił? Odmówi mi pani, czy nie? No nie wiem, co mąż na to powie. Nie no, tam brat mówił, że pani samotna jest. No teraz samotna, bo męża nie ma. No bo mówił, że się nie układa. Aha, że się nie układa, ja z nim pogadam. I że mam zastąpić go. Aha, no A my się dobra, jak znamy tak od mówił. dzieciństwa. Ja sportowy tryb życia prowadzę, alkoholu nie piję, temu kawę chcę pić, a nie piwo. Wie pani, o co chodzi? No rozumiem, o co chodzi. Teraz już rozumiem. To co, No jakaś nie wiem. kawka jeszcze po wszystkim? Nie wiem. No czemu? No krótka piła, będzie kawa na No. ławę. Kawa na ławę, bierze pan pralkę. Biorę sprzęt, biorę. No, w gratisie mogę kawę dorzucić. Dobra, ale z panią wypijemy.
jak dziecko pozwoli. Dobra. Tam damy radę, przypilnujemy, damy coś do właśnie, roboty. Właśnie, teściowa słyszy, więc nie mogę tak na bardzo mówić. Aha, rozumiem. A zapłata to 170 zł, to ja mogę pani zapłacić w czymś fajnym. Ja mogę pan... Powiem tak. Przyjedzie pan, to się dogadamy. Dobra. Dobra, to ja do pani jeszcze jutro dzwonię z rana jakoś, dobra? No, spoko, dobra. Nie ma problemu. Dziękuję. To dziękuję. Jak ona ten... Jak ona na kawę chciała się umówić, nie? Jak ona chyba tą pralkę to chciała za to sprzedać, nie? Żeby ją ktoś dobrze wygrzmocił. Nie no.